Siemano mordeczki, szlakiem Bawarii. Lecimy z kolejnym odcinkiem w dalszym ciągu z zimowej i zmarzniętej Norwegii. Także przy okazji tego będę mógł Wam pokazać mój zimowy pojazd, jakim jest X5M z serii E70, 4.4 V8, biturbo, 555 koni, także fajnie daje radę sobie tutaj w tych śnieżnych warunkach. No a korzystając z okazji, że mamy piękny poranek, bardzo mroźny, minus 20 w tej chwili i piękny wschód słońca, także podzielę się z Wami tym widokiem. No i przy okazji zobaczycie, jak wygląda X5 z zewnątrz. Zapraszam do oglądania. No, także tak to wygląda tutaj zima. Pełną parą, można powiedzieć. Biało, mroźno. A tutaj czerwono, krwiście, aż gorąco. X5M E70 4.4 biturbo, 555 koni. Setup oczywiście zimowy, 19 cali. Na lato mamy 22, no i kapeć 3.25 z tyłu. Także fajnie to wygląda, fajnie daje radę. Oczywiście na zakrętach jeździ się jak gokardem. Obniżona wedle serii o około 10 mm, oczywiście mówię tutaj o zwykłej E70. Zawieszenie jest oczywiście oryginalne. Z tyłu Niwo. No z takich zmian, może zaczniemy sobie tutaj od tyłu. No oczywiście dyfuzor. Cztery nowe końcówki, bo w oryginale niestety one są bardzo, bardzo schowane. No i dodatkowy gadżet. Tu mam taki pilocik. Wiadomo do czego. Mogę sobie otwierać i zamykać. Teraz są zamknięte. Teraz są otwarte. Także przyjemnie, głośno, oczywiście pod obciążeniem to wszystko słychać inaczej. Teraz na wolnych obrotach nic nam to nie powie, tak? Czarne emblematy z tyłu, rameczka syndykat, pozdrawiamy. Tutaj też mamy na czarno, czyli taki pełny shadow line, można powiedzieć, łącznie z grillem. No i dokładka też carbon, żeby to wszystko fajnie wyglądało. Gdzieś tu złapała śniegu, widzę. Dokładka dobra do odśnieżania teraz na taką pogodę. Także uciekam do środka coś nagrać. Ręka pomału drewniana się robi od tego mrozu. Przejedziemy się. No i może posłuchacie, jak to gada pod obciążeniem. Jeszcze jedno ujęcie tutaj na ten piękny wschód słońca i piękny norweski klimat. Lecimy dalej. Muszę Wam powiedzieć, że straszna zimnica, kurde, ręka mi się trzęsie. Normalnie drewniana się zrobiła, także nie wiem, jak ja będę nagrywał. Ale troszkę się ociepliło. Minus 17,5, może też dlatego, że stoimy w miejscu. Silnik grzeje, także można powiedzieć, że upał. No, ze zmian w środku to kierownica M-Performance w Alcantarze, także taki fajny dodatek moim zdaniem, bardzo miło, miła w dotyku, miło się prowadzi, mięsista. Zmieniłem też łopatki do zmiany biegów na karbonowe, także też taki fajny akcent moim zdaniem, fajnie to wygląda. A reszta to już seria, fotele wentylowane, grzane, wiadomo, masaże po stronie kierowcy. No i z takich ważniejszych rzeczy, no to cały pakiet jest skórzany. Tutaj mamy całą deskę w skórze, boczki, tak. Z tyłu rolety można zobaczyć. Fajnie to wszystko gra. Tutaj znaczki M tak samo. Także wszystko to wygląda. O, czarny, cały czarny, czarny sufit. Dach, panorama.
tyłu oczywiście dużo miejsca. O, ładowarka, bo awaryjnie w razie czego musi być. No, tak to wygląda w środku. Myślę, że tutaj więcej nie ma nic do pokazania, do powiedzenia. W sumie seria, tak? Jedynie tylko ta kierownica i te łopatki. Aha, jeszcze, tak, no taki a la carbon tu jest. Nie wiem, napiszcie w komentarzach, czy to jest po prostu włókno karbonowe, nie pokryte żadnym lakierem, czy to jakaś imitacja, nie mam pojęcia, kurczę, próbowałem gdzieś to doczytać, znaleźć, ale nie znalazłem odpowiedzi. Także tak to wygląda z bliska, w dotyku też jest takie właśnie dziwne. I tyle, przejedziemy się chyba, co? Siemanko ponownie. No, miał być mały test pod obciążeniem. Miałem wam nagrać wydech i troszkę bardziej pokazać tą X5M, ale wydarzyło się kilka fajnych rzeczy i mam możliwość zamienić właśnie X5 na G-klasę. Także jestem w trasie po nią. No i mam nadzieję, że przy okazji kolejnego odcinka będę mógł wam ją pokazać. A teraz co? No mam 8 godzin jazdy z Oslo do Bergen. Tak możecie sobie podejrzeć na mapce. Tak to wygląda. Gdzieś tam muszę przespać, wiadomo, tak, nockę, bo też to wszystko tak się nagle wydarzyło, że praca, szybki obiad, pakowanie, tak, i w drogę, że tak powiem. No, widzicie za mną koła, także wszystko też w biegu, jak to się mówi, na wariackich papierach, ale jadę, tak, jadę. Zawsze chciałem mieć G-klasę w garażu. Nie jest to jakaś nowa, tak, bo nawet nie chciałbym nowego modelu. Chyba jak wspomniałem przy odcinku z M4, już nie będę w ogóle inwestował ani brał pod uwagę podczas zakupu, jeżeli chodzi o nowe auta. Chciałbym jeździć tylko właśnie autami z epoki, tak, czyli lata 80., 90., no bądź tak jak tak na przykład G-klasa 2004 rok, o ile dobrze pamiętam. Także jeszcze z tym fajnym licznikiem, jak w tych starych Mercedesach. No, Mercedes był ogólnie w planie i fajnie, że to tak się teraz wydarzyło, że no mogę, że tak powiem, wymienić się łeb w łeb, auto za auto, także skorzystam i co, jadę, przygoda, przy okazji wycieczka, kurde, no mega. Jak wiecie, ja lubię podróżować, lubię jeździć tymi autami, nabijać te kilometry i lecimy. O, tu na razie sama traska. Jak to w Norwegii, bardzo nudno. Nic się nie dzieje. Praktycznie przez kolejne 400 kilometrów, 70-80, nic się nie da podgonić ani wyprzedzić. Żadnych dwóch pasów nie ma, także taka jest właśnie Norwegia i jazda po niej. Jak ktoś się wybiera, to musi się uzbroić w cierpliwość i na przykład taka trasa, którą można by zrobić na przykład przez Polskę, która by zajęła, nie wiem, 2 godziny, 3, no tutaj trzeba liczyć dwa razy tyle właśnie przez to, że nie ma jakichś tam autostrad właśnie w takie dziksze trochę rejony. W sumie z Oslo do Bergen, no Bergen dość duże miasto, tak, więc dziwne, że nie zrobili. O, jeszcze taki rzut oka na X5, no 45 tysięcy w sumie jest ze mną zrobione kilometrów, tak, przez 2-3 lata, panewki, wtryski, wszystko porobione. No, dbałem o to auto jak mogłem, tak, olej co 10 tysięcy, troszkę ją doposażyłem, ale to już widzieliście chwilę temu, tak, właśnie w kierownicy, i jeżeli chodzi o środek, łopatki, manetki, czy jak to tam się nazywa, o, walizeczka, power,
może mi przyniesie szczęście. Także co, no lecę i w międzyczasie coś będę dogrywał, także byście widzieli, jak ta trasa przebiega. No, coś już się zaczęło. Jakieś góry, jakieś doliny, przełęcze. Przełęcz Kojota. Także ciśniemy dalej. Można powiedzieć, dopiero 1/4 trasy za mną. Jeszcze, kurde, jeszcze ze 300. 300 km, 6 godzin, także tak to tutaj wygląda, ale na pewno te widoki rekompensują tą trudną trasę, także lecimy na spokojnie. No i kurde, jazda po auto, tak? To jest to samo, co wyjazd na zlot. Do roboty, do szkoły się nie chce wstać na 8-9, a jak trzeba jechać po auto, czy jechać na zlot, to 5-4 rano, kurde, już człowiek na baczność stoi spakowany, gotowy do wyjazdu. Także co, cisnę dalej. Spalanie oczywiście w normie po górach 15. Ale w trasie jest spoko, bo na autostradzie muszę wam powiedzieć, że X5 mi najmniej spaliła jakieś 9-9,5 litra. Także tragedii nie ma. Zamarznięte jezioro. Jedziemy. No i takie klimaty się już zaczęły. To co lubię. Góry, przełęcze, doliny. Mega. Mega, mega, bo można sobie w trasie odpocząć i nacieszyć się tymi pięknymi widokami. Wiadomo, nie są to tutaj te norweskie góry tak piękne jak na przykład gdzieś Alpy, tak? Wiadomo, no bardziej łagodne te szczyty, ale też jest przyjemnie i fajnie, także jak ktoś myśli o wycieczce do Norwegii w lato, jak najbardziej polecam zrobić sobie tydzień czy 2 tygodnie wyjazd na północ. Bardzo fajna sprawa, na przykład na Nordkap, na sam koniec i wrócić sobie z powrotem, także mega, kamperkiem czy motorem. Nawet i osobowym autem, tak, jak ktoś lubi ewentualnie zatrzymać się gdzieś tam na łonie natury, bądź w jakimś przydrożnym hotelu, kempingu i tak dalej. No jest tutaj na pewno to bardzo, bardzo zorganizowane. No i dla posiadaczy mikrofalówek i batarejek, jak to tam się inaczej mówi na te auta, też jest infrastruktura dość dobrze rozbudowana, także takim strajduchem, elektrykiem można sobie też przyjechać, ale chyba to wytnę, nie będę tego publikował. No, także co, cisnę dalej. Widoczki jeszcze jest widno, w sumie jest godzina jest 16:30, 27 lutego, a już niedługo białe noce dopiero będzie się działo. To jest mega sprawa. No, traska piękna, jak widzicie, kurde, Norwegia ogólnie piękna jest, tak, dużo jezior, dużo gór, tylko wolno się jeździ, ale w sumie tutaj też o to chodzi, tak, żeby spokojnie, na spokojnie wszystko sobie przejechać, tu się zatrzymać, tam się zatrzymać i sobie pozwiedzać, pooglądać, także jak ktoś planuje przyjazd do Norwegii, to na spokojnie, tak, wszystko. No, tutaj już prawie z samego szczytu, można powiedzieć. Zimno nie jest, minus 3, myślałem, że będzie gorzej. Śniegu, wiadomo, bardzo dużo. Także niedługo będzie miejscowość Geilo. No, też dość słynne, jeżeli chodzi o stoki narciarskie. Godzina przed 18:00, jeszcze w miarę widno. Wszystko widać. Mam nadzieję, że zaraz sobie gdzieś tutaj zrobię przystanek.
piję jakąś herbatkę i trzeba cisnąć dalej, bo zaraz jeszcze tutaj może mi się uda ten szczyt złapać dla was i tak to wygląda. Norwegia. No tutaj już same miasteczko. Wiadomo, to tak bardziej pod narciarzy, myślę. Nie wiem, co tutaj w lato można robić. Nie byłem nigdy. Widzę, że same stoki oznaczone. Tutaj jakieś centrum handlowe, drewniane. Jedziemy dalej, tak. Jeszcze po lewej w sumie stok, nie wiem czego będzie widać, kawałeczek, o, już dach zasłonił niestety. No, ale my nie jedziemy na narty, tylko jedziemy zrobić deala auto za auto, także cisnę dalej, żeby zjechać już tutaj z tych gór. I gdzieś właśnie mówię, no zrobię sobie przystanek, troszkę odsapnę, to nagram coś z zewnątrz, może jeszcze jakieś będą fajne widoki przy okazji, także co, lecę dalej. No, jeszcze takie kilka ujęć, jak tutaj właśnie wygląda ten przejazd przez te góry, płaskowyż, no, śniegu tutaj jest za 2 metry, myślę, tak lekko, albo i więcej. Tutaj wiadomo, bok odśnieżony, ale z prawej strony jest dość grubo. No, po prawej, po lewej jakieś domki. No, tu tylko dachy białe wystają, też zasypane to wszystko. Czasem ta trasa jest zamknięta, jak po prostu są duże opady, nieprzejezdna. Akurat teraz, no, w sumie mamy, można powiedzieć, w Norwegii to środek zimy, tak? Koniec lutego, więc nadal jest sporo śniegu, no i tu lód, sam lód, no takie troszeczkę tylko dwa pasy, można powiedzieć. Generalnie to się jedzie po lodzie. Dobrze, że jakieś auto przede mną, także na spokojnie i mówię, no żeby tylko stąd się wydostać, zjechać i dalej to już będzie normalna trasa, ale myślę, że jeszcze 18 jest, tak? 18, no za 2-3 godziny jeszcze pociągnę i przystanek, jakiś hotel odpocząć i rano dalej w trasę, także tak to wygląda. No jak widzicie, ile śniegu, co? Kurde, no tutaj to już jest grubo. Temperatura minus 2,5, także o minus 3 skoczyło, także też nie jest źle. Jeszcze gdzieś tam się przebija słońce. Dobra, trzeba się skupić na jeździe. Do usłyszenia. Także ciąg dalszy górskiej przeprawy. No tutaj już naprawdę warunki są spartańskie. Jazda po lodzie, śniegu. Chciałoby się powiedzieć po pas, ale chyba jest po czubek głowy. Także nieźle, szkoda, że już dość ciemno, bo bym się jeszcze zatrzymał, a chcę przejechać, po prostu się wydostać tutaj z tych gór, tak, i gdzieś jakiś postój zrobić, bo cały czas jadę, no, jeszcze parę godzin, zobaczymy, ale jest grubo. Jeszcze taka ciekawostka, jak widzicie te patyki powbijane, oczywiście jest to oznakowanie dla odśnieżarek, myślę, że każdy jeden ma jakieś 3 metry, może 4, pewnie 4 metry, także możecie sobie wyobrazić, ile tutaj jest śniegu, jak naprawdę są jakieś intensywne opady. No teraz lekko, myślę, że tak po prawej stronie jest. No teraz kapkę mniej, ale tam wcześniej 2 metry, 2,5 metra śniegu.
No i ciśniemy dalej. No, opowiem wam, z lekka jestem tutaj obsrany, ale na szczęście jakieś domki, widzę jakieś auta są, to jak gdzieś tam mnie bujnie mocniej, oby nie, to zawsze jakaś pomoc jest. Jedzenie mam, kurtkę mam, ciepło będzie, to można do rana wytrzymać. Ale to już chyba jest teraz taki naprawdę szczyt szczytów. Ale minus 4 tylko, także nie jest, nie jest źle, nie ma tragedii. Tam jakiś domek, ktoś sobie fajnie mieszka w dziczy. No i taka to jest Norwegia. Dobra, skupiam się na jeździe. Nagram coś już jak wyjadę z tej góry. Dobra, jeszcze myślę, że te słupki to mają jedną funkcję. W sumie widzę mniej więcej drogę, bo sypie strasznie, kurde, taka zamieć jest. Także też pomagają tutaj w zlokalizowaniu trasy, ale no, robi się dość nieciekawie. No i słynne norweskie tunele z kamienia. No, ten akurat był krótki, ale o ile dobrze pamiętam, na trasie do Bergen jest jeden taki bardzo, bardzo długi. Ten, ale chyba 30 km czy coś takiego, ale to może jeszcze wam dogram. No, ostatnie chwile z M5. Wsiadamy, jedziemy. Ostatnie 100 km. Pokazuje mi 100 km, 2 godziny jazdy, także niedługo się widzimy na miejscu w Bergen. Siemano wszystkim. Bawarskim szlakiem podążamy dalej do Bergen spełniać kolejne marzenia. Traska oczywiście fajna. Aktualnie teraz troszeczkę deszczowo, ale no mniej więcej tak to wygląda. Tak się jeździ po Norwegii, 70-80, no ale za to są oczywiście widoki, a widoki, jak wiemy, są najważniejsze. Także z tyłu 22 cale, też trafi do nowego właściciela. No i co? 100 km, 2,5 godziny, czy tam dwie, pokazuje. Także żółwim tempem X5M, ostatnie kilometry w sumie zaraz wybije. Fajna cyfra, 166666. Trzeba to uwiecznić, jak zawsze lubię takie numerki sobie upamiętnić. Niech będzie dla potomnych i dla mnie, tak, dla przypomnienia sobie zobaczyć, co się dzieje. Zobaczcie tu jeszcze przede mną, jak tu wyglądają tunele tej Norwegii. No tu skała, lita skała. Troszkę obsmarkali betonem, żeby się nie sypało i tyle. Także co? Cisnę. Widzimy się już na miejscu przy oględzinach G55. Na razie. No tu po lewej jakieś miasteczko małe. Dale, miejscowość, pięknie mają, pięknie widok na góry, domki, wiadomo, to takie norweskie, typowo skandynawskie, drewniane, wszystko szkieletowe, no niektóre z Bala, wiem, bo robiłem, także o, tak se mieszkają. Dalej bez zmian, 70 w
porywek do 80, ale jak ja to mówię, już jest, zajrzyjmy śmierci w oczy, 85 to już jest maks, bo mandaty w Norwegii niestety są tak wysokie, że odechciała się szybkiej jazdy, ale to i lepiej, bo przynajmniej jest spokojnie, tak? Spokojnie, bez wypadków i to jest ważne. Ważne bezpieczeństwo i żeby tych lat przeżyć jak najwięcej z tą motoryzacją, a nie gdzieś tam uderzyć czy coś, tak? Odpukać oczywiście we wszystko, co nie malowane. Oby nie w X5, bo ona lakierowana, także tak to wygląda. No i kolejne tunele. No niestety jest tego tutaj bardzo, bardzo dużo. A niestety i stety. Jeden lubi, jeden nie. Ktoś jak ma klaustrofobię, no to może się nie odnaleźć, więc proponuję zamknąć oczy, szybko przejechać i dziękuję, tak? No, zobaczymy, co nas przywita tutaj po wyjeździe. O! Kolejne kolosy i radary. 70, trzeba być czujnym, tak? I kolejne jakieś domki, tam jakiś traktor stoi. Fajnie, fajnie. Dobra, uwaga, radar. Dobra, przepisowo było, wszystko przepisowo. Znowu te tunele, kurde. Co tu będzie nas czekać teraz po wyjeździe? Zaraz zobaczymy. 3, 2, 1. O! Mercedes-Benz. He, kurde, to chyba znak. To na pewno znak. I znak na Bergen. Jeszcze raz, Mietek. Bergen Nord. Ciśniemy, pierwszy zjazd. A je. No, ostatnie, jak to się mówi, ostatnie podrygi, ostatnie kilometry z X5M. Fajna przygoda. Fajnie mi się z nią żyło, można powiedzieć, tak? Prawie 45, czy ponad 45 tysięcy kilometrów zrobione. No a my już pomału wjeżdżamy do miasta Bergen, czyli gdzieś tam nazywanym wrotami na świat, lubiane przez nazistów. Może coś tu było ukryte, może jakiś portal. Podobno przedostatni port, w którym zatrzymał się Adolf Hitler przed ucieczką z Niemiec do Argentyny. Także wjeżdżamy. No nie pokażę wam oczywiście tego miasteczka, bo no nie ma czasu. Jadę w konkretnym celu, ale może kiedyś bym tutaj wrócił i troszeczkę pozwiedzał. W sumie to już mój trzeci raz w Bergen przejazdem, tak? Przejazdem i co? To tyle. No już myślę, że będziemy się widzieć z pokładu, jeżeli się transakcja odbędzie, z pokładu G55. Także dziękuję ci X5M za te 3 lata jazdy, za te kilometry. Nigdy mnie nie zawiodłaś. Mam nadzieję, że będziesz służyć dalej. Jeszcze taki obrazek. No, kawałek miasteczka. No co, trzeba jechać i zaraz wyjechać gwiazdą. No i dobra. Transakcja udana. Na gorąco. Szybka relacja, no auto jest do porządnego mycia, do odszczurzenia, jak ja to mówię. Przebieg wydaje się autentyczny. Tutaj te skóry nie są powycierane, tak, i na kierownicy, i od spodu auto też jest w miarę. Tak, no jest, wiadomo, przykurzone tu mój bałagan z trasy, z tyłu fotele i komplet letnich kół, także musiałem miejsce troszeczkę tutaj zrobić. No są takie pierdółki, ale myślę, że to się poogarnia. 2004 rok, G55,
AMG bez kompresora, jest to wersja na tych starych zegarach, także mi pasuje jak najbardziej, bo już byłem też bliski zakupu tego z 2000 roku. Jeszcze tutaj ta deska, nie deska, tunel jest całkiem inny. O, więc tak to wygląda. Kolejne 7-8 godzin jazdy teraz z powrotem mnie czeka, także też będę mógł się troszeczkę tutaj pobawić, zapoznać z tymi tutaj bajerami i w sumie to tylko tyle. I co? Widoki, jeszcze raz widoki. Do zobaczenia niedługo, jak już dojadę i zacznę jakiś detailing, także wtedy coś będę mógł więcej powiedzieć. Hej!